Adam Pałasz z nami po bardzo szybkim zwycięstwie. Serdeczne gratulacje. Dziękuję ci. 10 sekund. No, rekord pobity. Pamiętasz całą walkę? No powiem ci, że jak to każdą walkę, no, mogę powiedzieć, że pamiętam, a tak naprawdę to leci tak szybko. Coś mi się wydaje, że lewym go trafiłem mocno, bo w mojej ręce mnie boli lewa i chyba lewe kolano mu dobrze włożyłem, prawym to tylko na gardę poprawiłem, a później już gdzieś tam raz na szczękę, raz na głowę i sędzia przerwał, prawda? Także nie było tam mocnego nokautu żadnego, tylko był po prostu pan naruszony. Chłopak przychodził tutaj koło mnie i słyszałem, że no, komplementował twój cios, że bardzo mocny. No. Podobno trener mówi tutaj obok, że na tarczach prawie ręce łamie. No, Adaś ma najmocniejszą pieczątkę u mnie w klubie. Drugi jestem ja, trzeci jest Michalski, ale Adaś jest numer jeden, jeśli chodzi o siłę ciosu. Ciekawe. No bardzo. Ja powiedziałbym, że to nawet trener jest na ostatnim miejscu. Ale lubi się chwalić. Adaś, efektowne zwycięstwa, naprawdę się fajnie Ciebie ogląda. Na pewno takie organizacje no, z wyższej półki, prawda, są Tobą zainteresowane, są? No, jakieś tam sygnały gdzieś skądś były. Mówię tu akurat, Kropek obecnie zajmuje się tam moimi sprawami, jest coś tam na rzeczy, chyba w lipcu. Na pewno wystartuję jeszcze raz tutaj na RW, na tym... No, WFC. WFC, przepraszam, bo to już zmęczenie. WFC we wrześniu, nie daj Boże, no później no, zobaczymy, jak to się rozwinie. Może fan, może ktoś inny się odezwie. No, ja jestem otwarty na propozycje, bo ja chcę się bić z najlepszymi. Po to tak ciężko pracujemy, mówię, no nie zawsze, bo czasami człowiek też musi odpocząć. Ale po to jest wkładany trud w to wszystko, żeby dojść wysoko, prawda? A ja mówię, ja uważam, że ja, Łukasz Brzeski, Orkowski, ten Kevin, to my jesteśmy tak naprawdę takim nowym powiewem tej wagi ciężkiej, no bo mówię już chłopaki, mimo tego, że mocni jak Bedorf, chociaż teraz by jak Grabowski się zaprezentował, już też mają swoje lata, więc oni niedługo będą ustępowali nam miejsca. No się tak wymieniasz, może parę MMA w takim razie, tam byłoby z kim się zmierzyć. No to już z tego co wiem, to pan Okiński się tam zajmuje, czy albo jakaś tam jakaś firma. No jestem otwarty na propozycje, ja zawsze mówię, podchodzę poważnie do sprawy, dadzą walkę, z kimś wezmę. Słuchaj, wiemy już, że w stójce jesteś no, potworem, tylko nie możemy tego twojego parteru zobaczyć. Ja czekam. No, ja również jestem już przygotowany, bo sam jestem ciekawy, czy... Bo tak naprawdę już no, na sali idzie mi dobrze. Mówię, bo moim trenerem obecnie takim jest Mario Kozi od... Super, czarny pas z brazylijskiego jiu-jitsu. Pozdrawiam, Mario. Dużą ze mną pracuje. Mówię, po 3-4 razy w tygodniu. No i też czekam, bo tak naprawdę podczas walki dopiero pokażą się efekty tej pracy, bo to, że na treningu już mi coś wychodzi, że nie daje mu się poddać 10 razy, tylko na przykład 9, no to tam już jest sukces, że podczas rundy tam 4-5-minutowej tylko 9, nie 10 razy mi urywa rękę, nie? No i też masz tu przewagę siły, prawda, więc to też inaczej jest, jak walczysz z równym sobie. No też jest inaczej. Słyszałem, że będziesz planował jakieś starty właśnie w BJJ. Tak jest. Planuję wystartować parę razy na zawodach, żeby też zobaczyć, bo tak naprawdę nigdy nie startowałem. Jedyne co to są sparingi z sali, ale to się nie przekłada, bo to jest jednak inna praca i inny stres. No chcę spróbować na jakichś najbliższych nadchodzących w jakichś tam białych pasach, choć nie wiem czy ja mogę wystartować w białych pasach, jak już mam walki zawodowe, bo tam są jakieś zasady, których jeszcze sam nie rozumiem, ale spróbować muszę, nie? I tyle dziewczyn było, co ci kibicowało, że ja myślę, że od nich różowy pas dostaniesz. No, chyba tak, ale nie chcę takiego, a akurat pozdrawiam wszystkie moje fanki, które dzisiaj były na urodzinach mojego serdecznego kolegi Piotrka, Patryka, przepraszam, to też zazwyczaj Patryk, przepraszam za przejęzyczenie. Wszystkiego najlepszego, brachu. Na pewno to się zgadza. Adaś, serdeczne gratulacje, no i czekamy na dalszy rozwój twojej kariery. Dziękuję ślicznie.